called up. Dziwne. Będę musiał zerknąć potem, bo... Tego czy innego powodu, jak pisałem Shin Megami Tensei 5 jako tytuł, to pokazało mi jakiś inny tytuł? Oprócz piątki? I zastanawiam się, co to mogło być. Cześć, Sebastianie. Czy wyszedł ostatnio jakiś nowy SM-tek? O którym nie wiem? A mnie nie kojarzę, żeby cokolwiek takiego miało miejsce, więc jestem tym bardziej zdziwiony. Będę musiał zapamiętać to jakoś i potem zerknąć. Dobra, zastanówmy się, co ja właśnie chcę dzisiaj osiągnąć. Mieliśmy tu punkt zapisu, to na pewno. Tutaj da się przejść tylko z tej strony. Cześć, samuraju. Na pewno mogę ci zobaczyć, co jest w tej skrzynce. Ogólnie mam sporo jeszcze tej strefy do pozwiedzania, więc raczej zbyt prędko jej nie opuścimy. Jak dobrze pójdzie, to za dwa poziomy sfuzujemy sobie naszą waifu. Dobra, tylko teraz najważniejszą rzeczą, którą chcę, to nie pozabijać się. Co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, zwłaszcza jak to nadal biegają gumbandy. Dobra, zobaczmy, co jest ogólnie na dole. Może jakieś mimany poznajdujemy przy okazji. Bo nie ukrywam, trochę chwały by mi się przydało, biorąc pod uwagę, że mamy jej relatywnie mało. Przydałyby mi się też poziomy. Osobiście nasza przyjaciółka chce zadbać, o ile ta durna Mitama nie ucieknie. O, nie ucieknie, patrzcie ją. Spyglass, co ty tam masz? Podatność na Agi. Czy ktoś u mnie ma Agi? Chyba nie, co? Z tych demonów, które mamy obecnie. Nope. Shinji jest najlepszym graczem w platformówki. Tak było, nie zmyślam. Cóż, tak długo jak nie próbujesz nikomu wmawiać, że jestem dobry w SMT, znaczy to w sumie też, ale w Elden Ringa. Próbowałem ostatnio trochę w Elden Ringować, to było tak okropne. Miałem postać o 50 poziomów wyżej niż lokacja zakładała i tak mi nie szło. Sobotni stream będzie zabawny, to na pewno. Anyway. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to chyba najjasniejsze, co mogę zrobić obecnie, to strzelić go Fire Jamem. Nice. Jak dobrze pójdzie, to powinien być cały poziom. Okej, nie cały, ale... Też chwały wpadło. Mazionga. Czy Valkyria ma na tyle dużo... Zastanawiam się, czy Valkyria ma na tyle dużo magii, żeby opłacało mi się... W sumie to mnie dobrze mogę wrzucić Mazjongę zamiast tego, zamiast tam jako Strajka tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony tam jako Strajk byłby świetną rzeczą właśnie na Mitamy. Funkbreakera chcę, bo to jest efektywnie ta runda. Damaskus Claw to jest silny atak w jedną osobę, Critical Wave to jest... silna obszarówka fizyczna. Resisty chciałbym zostawić. Co najwyżej Matarundę. To jest Matarunda z tą Draco Strike albo Mazjonga w tej chwili. Ja nie wiem, przy takim magii Mazjonga to dobry pomysł. Właśnie to jest bardziej taka opcja, że jeżeli wiem, że trafię na przykład na grupę demonów, które są podatne na elektryczność, tak? To wtedy daj mi to Ture plus... jako tako sensowne obrażenia, ale chyba rzeczywiście to trochę mija się z celem. Alek szedł. Cześć, Vicky. Dobra, Dark Pleroma za Speed Day na to jak najbardziej przygarnę. Nie, nie umrę za ciebie. Może inną razą. Nic nie szkodzi, ja się bardzo cieszę, że to był demon. Biorąc pod uwagę, jaki to był demon. Dobra, jak wygląda miejsce... Uno moment, to wiedziałem, że aż nie zapomnę.
Nie, by coś to był sygnał społeczny. To jest takie, zawsze wyłączam rzeczy przed streamem i o czymś, jakimś cudem zapominam koniec końców. Nie wiem, jak mi się to udaje. Vitality Incense. Właśnie, tak się zastanawiam. Czy ja nie mógłbym? Ile mam sutry? To jest pytanie. I jakie mam sutry? Czy mam Dark Sutry w dużych ilościach? Tylko dwie. A nie zawsze mogę tak zrobić. Im więcej sutr damy Alice, tym lepiej. Raczej będę z niej korzystał przez dłuższą chwilę, biorąc pod uwagę, że to jednak dość silny magiczny demon jest w tej chwili. A wrogów, którzy są podatni na Dark, mimo wszystko paru się znajdzie. No dobra. To tą część mamy z głowy. Gdzie teraz? Wydaje mi się, że muszę tędy wrócić. Ravioli, ravioli, potężna. Chcąca mnie zabić Loli. Zdążę go obiec, czy nie? Zdążyłem. Oni mają 41 pewnie? Tak, 41, więc nawet choćbym chciał, to i tak nie mogę ich w tej chwili pobić jako tako. Znaczy pobić, przyłączyć. Wow! Ten stream zaczyna się dobrze. Critical ich nie krytuje, nie trafiam Mahamu. Oni mnie zinstakilują. Okej, nie zinstakilowali, to jest duży pozytyw. Kryty jak nie wchodziły, tak nie wchodzą. Przynajmniej są podatni Azio, to jest coś. Jakby dobrze poszło, to zabiłbym ich tę turę, ale czy mi się uda, to nie jestem pewien. Dlatego dla bezpieczeństwa... A czegoś mam te szardy. Dwa HP, jeżeli teraz nie trafię, to to znaczy, że to nie jest mój dzień. Dobra, to może być mój dzień. Aczkolwiek nie powiem, było za blisko jak na moje standardy. Tu jest coś, co może skarnąć. Ja nie będę chciał jak najwięcej tych punktów teraz zbierać, bo powoli wchodzimy w ten etap, gdzie będę chciał dawać moim demonom suty wszelkiego rodzaju. A głównie są one właśnie z tego typu punktów. O Boże, to jest ten moment. Jeżeli zdziwiliście się, że się pojawiły, to nie macie się być równie zdziwieni co ja. Bo nasi wspaniali przyjaciele makabry pojawiają się po prostu kompletnie znikąd. Przyzwyczajcie się. Tak samo jak przyzwyczajcie się do tego, że z jakiegoś powodu stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest skipnięcie tury. Zio, dobrze się składa. W ogóle zacząłem w końcu ogrywać Octopuffa, biorąc pod uwagę, że niedawno go kupiłem na promocji i wreszcie znalazłem na to chwilę. Jezu Chryste, ale ta gra ma dobrą muzykę i ogólnie cała prezencja w tej grze mi się tak podoba. I dużo bardziej wolę ten system walki, który tam zastosowano, niż to, co było w Bravely z tym używaniem iluś tam tur naraz. Więc ogólnie póki co jestem bardzo content, aczkolwiek jestem po pierwszym scenariuszu tak naprawdę, więc też nie mogę powiedzieć, że jakoś dużo zdążyłem ograć, tak? Boost lepszy niż Brave? No, powiem tak, mi się podoba bardziej, nie będę się sprzeczał, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tak? Zwłaszcza, że no mówię, no, nie jestem na tyle daleko w grze, żeby móc takie opinie bezpiecznie wygłaszać. Kto jest u mnie protagiem? Zacząłem z Ofelią. I poszedłem do Hanin? Ona tak miała? Hanin? Do tej łowczyni.
I tam mniej więcej skończyłem wczoraj ogrywanie. Także powiedzmy, no nie jestem jakoś specjalnie daleko, tak? Bo ile to jest? 1,5 godziny gry? Może mniej nawet. Ale jako taka póki co naprawdę mi się podoba, zarówno gameplayowo, jak i pod względem tego, jak gra się jako taką prezentuje. Jezu, kajwany, masz to jest 5 poziom! Holy fuck. Boję się. Ja myślałem, że one bardziej mają, nie wiem, 42, 43. Au. To się nie skończy dobrze. Dobra, chciałem chociaż jednego zabić, żeby dwa mi wróciły na raz. O! Można powiedzieć, że moja drużyna stała się Niemcami w tej chwili. Haha, ha, bo wiecie. Miód, ha 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 ha. Kurwa. Moje poczucie humoru dzisiaj jest na najwyższym poziomie. Prawie ten poziom, co wczoraj Sevika. Dobrze, Niemcami, a nie Belgią. Bo co, bo jak byliby Belgami, to by spuszczali w pierdol biednym Polakom? W sumie coś w tym jest. Jeżeli ja umrę przez to, że dałem autowalkę. Okej, nie jest tak źle. Coś tam piłka nożna dla, to sport dla Neandertalczyków i nie wiem, jak można się tym pasjonować. Ogólnie sporty to zwykle dla Neandertali. Żeby nie było, przytaczam w tej chwili tylko cytat jednego znajomego. Nie jest to absolutnie moja opinia, bo sam lubię piłkę nożną, a nie lubię tego, że gonią mnie w tej chwili kajwany. Mam system walki, był ciekawy. Znaczy, ja powiem szczerze, póki co w większości wypadków sprowadza się do tego, że czekam, aż będę miał wystarczająco dużo boosta, żeby użyć Holy Light zboostowanego na maksa. Skąd coś mnie goni? Aha, już widzę skąd. Nara. Po czym nakładam słabość na przeciwnika i potem strzelam zboostowanym Holy Lightem. I to na większe rzeczy póki co wystarcza. Domyślam się, że później nie będzie to takie łatwe, proste i oczywiste, ale póki co. Ej, działa, działa. Ja myślę, że mogę tutaj spaść. Esencja na Jaragi. Na garaży, jedu. Na Jaragi, dobrze. A sobie daj kumbandy biegają. To jest Miman. Daj Mimana. Osiem hałwy. Dobra, i teraz droga mapo, powiedz mi. Nawet po boostie postać do 2 BP. Przecież to praktycznie można było bez przerwy boostów używać, tak naprawdę. Chyba, że jest jeszcze czego nie rozumiem. Czy ja jestem w stanie pójść tutaj, tędy, tędy i tutaj skoczyć na ten most po prawej? Bo to by wymagało ode mnie, żebym wszedł tutaj jakoś na górę. Nie do końca tak jak właśnie to robię, ale cicho. Co się tu właśnie zadziało? Nie chcę wiedzieć, co się tu właśnie zadziało. Wracaj się jak na rekrutów. Jeżeli były jakieś walki na więcej niż jedną osobę, więcej niż jednego przeciwnika, to wtedy przywoływałem sobie jednego z rekrutów. Przy czym nie patrzyłem jakoś specjalnie na to, co mieli. Starałem się tylko, żeby nie mieli tego samego, co sama Ofelia. Czyli żeby mieli albo jakieś ataki fizyczne, albo coś w ten deseń. Miałem rekruta, który miał prayer bodajże, ale też atakował mieczem. To był któryś z tych rycerzy.
Sukubus, weź mnie zostaw. I ja tutaj nie wejdę jednak. Fuck me sideways. Na banana. Chyba to tutaj makady właśnie mnie ganiają. Pewnie bardzo. A wiecie co? To jest dla bezpieczeństwa. Przy okazji się upewnię, czy czegoś nie było na 41. Wydaje mi się, że nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Aczkolwiek, nie wiem, jakoś nie mogę się przemóc trochę do tych umiejętności wszystkich. W sensie, tak jak ta łowczyni ma prowoka, tak jak Ofelia ma rekrut. Cały czas mam wrażenie, że jeżeli nie będę z tego korzystał, to będę tego jakoś bardzo mocno żałował, a jednocześnie nie czuję miejsca, w którym mogę z tego jakoś bardzo użytecznie skorzystać. O, w ten sposób to ujmę. Dobra. Anubis widzę, że kosztuje... Zresztą ogólnie raczej nie będzie mnie w tej chwili stać za bardzo na rzeczy. Więc może zajebę bez kompendium. Parvati Valkyria. Czy Anubis chociaż będzie miał cokolwiek sensownego? Wydaje mi się, że nie ma sensu. Znaczy, na pewno mogę dać mu resistę odpowiednie, tak? Ale... chyba nie zależy mi aż tak bardzo na tym Anubisie na chwilę obecną. Od biedy mogę zobaczyć, że jest Kumbanda, Kingfrost Blackus. To już prędzej, zwłaszcza, że Kingfrost jest powoli na trochę za niskim poziomie, a Blackus jest po to, żeby był bardziej niż po cokolwiek innego. I on przy okazji też może przejąć tych toksycznych rzeczy. I ma ta Lukadze. Z każdą chwilą wygląda to coraz bardziej kusząco. Tylko muszę się upewnić, czego dokładnie Idun potrzebuje, żeby przypadkiem sobie nie sfuzjować jakiegoś materiału do niej. Ona potrzebuje Yamanozume Chłopo Parvati. Czyli Yamanozume Chłopo będą z kompendium, Parvati nie mogę sfuzjować. No dobra to. Wezmę sobie sfuzję Kumandę, mówię. Zależy mi, żeby powoli przetapiać te demony niższego poziomu na demony wyższego poziomu, tak? Co w tym przypadku jak najbardziej jest możliwe. Toxic... Tak patrzę, że Toxic Spray Piercer ma to dwa całkiem dobre skille jednocześnie. Tak jakby. Które mają podobne zastosowanie. Mataru Kacza... Kurde. Jest za dużo umiejętności. A na przykład bym wywalił Fatal Sword i Spirit Drain z tych rzeczy, które ma Kumbanda, tak szczerze mówiąc. Na przykład wrzucając dodatkowo resistę na to. Z Toxic Spray jestem problem, że... Trucizn zazwyczaj chce się używać na bossów. Na bossów rzadko wchodzą. Więc ja mam zawsze taki problem z tym, że statusy niby są, niby działają, niby można je nałożyć, ale... za często jest to marnowanie tury po prostu, tak? Chociaż wydaje mi się, że Toxic Spray chyba tak czy siak zbija obronę, więc w najgorszym przypadku to jest Rakunda, po prostu zdanie co więcej many. To może rzeczywiście tak to zrobić? Że wezmę sobie Venom Chaser, Toxic Spray, Mataru Kacze i Resist Elec. To jest dzik. I dzięki temu mam demona, który nie ma słabości, plus ma całkiem rozsądny skillset. Będzie mi odrobinę szkoda tego, że nie przenoszę tego. Że nie przenoszę Resist Dark, ale przeboleję to. Fajnie tak. Speed Drain ogólnie w tej grze mam wrażenie, że są za słabe, żeby z nich sensownie korzystać, więc raczej je będę wywalał przy każdej okazji. Od bloków mam przedmioty. Więc tyle. Na 41 Anubis
Wcześniej go chyba nie było, więc pewnie wymaga komandy. Nie, wymaga preparacji walki, nieważne. Nagaradża raczej nie z tego. Kuramatengu też nie z tego. W sensie nie chcę używać tych materiałów, które są wypisane. Zobaczył ten lamia w Narcyza. Jakby to wyglądało potencjalnie. O nie, 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 no, 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 no. Dobra, wychodzimy. Jako, że jestem po fuzji, to sobie jeszcze raz na wszelki wypadek zapiszę. Mam wrażenie, że ostatnio udało mi się sfuzjować, po czym nie zapisać i umrzeć i przez to stracić fuzję. Zajdę do Gustawa sprzedać mu swój kąpielowy nastolatek. My jeszcze stwierdzimy, to jest dokładnie to, co schodzi za miliardy jenów. Ja nawet nie żartuję. Ej, ja chcę kupywać. To co ja mu mogę powiedzieć? No słuchaj, pieniądze zawsze przyjmę. A to, co ty z nimi zrobisz, to już... Powiem tak. To jest absolutnie nie moja proszka, co ludzie robią ze swoimi pieniędzmi. Jak było, jak potem nie narzekają, że brakuje im pieniędzy, albo nie cierpią jakoś kompletnie przez to. Dobra, czyli jeszcze raz. Jaki możemy mieć plan? Mogę spróbować tutaj pójść w lewo i tam kombinować. To chyba się wydaje najsensowniejsze. W sensie o tutaj, tylko te kumbandy są trochę niepokojące. Ej, Milan. Wracając, chyba mogę tutaj skoczyć. Nice, udało się. Tylko teraz kumbandę słyszę, że mnie goni. Czy ona właśnie poleciała na górę, jak to... Już myślałem, że ona poleciała na górę, jak ta sikra, kto jest. A, 196 maki. Co ja bym zrobił bez tych wszystkich pieniędzy? Powiem to samo, co po zebraniu tych 196 maki. To są tak drobne, że nawet szkoda o nich gadać. Dobra, teraz tak. Tutaj nigdzie nie przejdę. Czyli co, w tę stronę? Widziałem tego makabra. On mi się spawnował na pysku. Powiedzieć, że jestem z tego zadowolony, to byłoby wiedutne kłamstwo. I co gorsza, powinniśmy się tego przyzwyczaić, bo będzie się to tutaj powtarzało. Co masz dobrego? To nie jest nic dobrego, bo nie słyszę muzyki Mitamy. O-o. Za dużo. Nie stać mi na to. Moje waifu potrzebuje tych pieniędzy. Ma sekundę, ej. Przetakan, ej. Magasuki, ej! Dobra, czas zamienić się w ninja, I guess. Dobra, tutaj widzę, że mamy całą masę tych punktów do skakania, więc pewnie gdzieś będziemy mogli się z tego dostać, miarę sądnie. Tutaj wygląda, jakby dało się do chwały gdzieś dojść. Czym na pewno, ale to na pewno bym nie gadził. No tam jest, tylko muszę Misza Gucci'ego ogarnąć. Tak, żeby zejść go od tyłu. Kurwa. Fuck! A, nieważne, dostałem pierwszą turę. Nieważne. Bardzo nieważne. Byłem pewien, że wbiegłem w niego. Dobra, co my tu mamy? Fake Kugel, Kryt albo Potential. Wydaje mi się, że Kryt będzie najsilniejszy. No to co? Heatwave! Pudło. Holy fuck. Nienawidzę swojego życia. Nawet nie wiecie, jak bardzo w tej chwili nienawidzę swojego życia przez to pudło. Boję się, że Misaguchi na 99% będzie odporny na Die For Me.
Więc jeżeli strzelę teraz Die For Me, to podobno zakończę sobie turę. Więc chyba najosobniejsze będzie coś takiego. I teraz Heatwave i sam Misha Gucci zostanie. A Beatdown to nie strasznego, bo to tylko w jedną osobę. W dodatku dość sporo HP już zbiłem wcześniej. No i dobra, jeżeli teraz nie spodłuję dwa z rzędu, to walka się kończy. Essa. No i dobra, teraz już nasza droga do hałwy stoi otworem. 80 hałwy. Pyszniutka hałwa. Te skrzynki, które tam są, tak bardzo kuszą. Tak samo jak ten Miman, do którego jak zejdę, to będę narzekał, że to zrobiłem. Tak samo jak będę narzekał przez to, że coś tam nie leci. Już sporo tym mam 170 chwały. To moje, wydaje mi się, że muszę teraz potem tu spaść i jeszcze raz całą drogę na górę wracać. Dobra, tylko teraz pytanie. Gdzie mogę dojść tędy? Posłuchaj mnie. Ty kurwa gnoju. Au. Au. Ty kurwa gnoju. On był za rogi i nie miałem prawa go widzieć. Tyle mam do pojedzenia. Przynajmniej jest podatny na ogień. Nie jest sobie wykawać żadnego bullshitu, więc go stalanduję trochę. Ile za to daje for me? No 190 prawie. Nie jest źle to na pewno. Bez kryta niestety. A powinienem przeżyć, tak ładając Black Bullshitu. No i dobra. Ten kryt na koniec był kompletnie niepotrzebny, ale jak już wchodzą. To co ja mogę powiedzieć? Dark Bullshit to zaskakująco mocne założenie. I know, right? Co nie ma efektu, że zazwyczaj wolę zakładać Dark Bullshit, bo jeżeli mam grać wokół każdego bullshitu, który może się wydarzyć, to... Powiem tak, najlepszym zagraniem na granie wokół bullshitu jest... Kurwa jebana. Jest po prostu nie włącza... Nie tej gry. Skurwę syny. Boję się ich. Nie idę, jeszcze się ich boję. YOLO! To będzie bardzo złe YOLO. Ja już czuję, że to będzie złe YOLO. To będzie okropne YOLO. Ja nie patrzę. O mój Boże, ja żyję. Nie to co ta walka. Ta walka właśnie umarła śmiercią tragiczną. Dobra. Niech i tak będzie. Nienawidzę tego skurwysyństwa w tej grze.
Zwłaszcza moim głównym problemem jest to, że one się pojawiają znikąd. Bo gdyby nie to, to naprawdę bym nie miał z nimi aż tak wielkiego problemu jak mam. A tak to... No, słuchajcie, jesteśmy sobie makabry, pojawiają się na twojej drodze i wpadasz w nas, bo... Na szczęście nie ma zbyt wielu przeciwników, którzy stosują ten schemat. Anyway, jesteśmy teoretycznie w punkcie, w którym powinniśmy być. Mianowicie przed wielką zaporą ogniową Chin. Czy jakoś tak to się zwało? Jak to jest być za firewallem, dobrze? Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby ugasić tą pożogę. A, czyli podobno, jeżeli udam się do Akihabary, to możemy tam znaleźć jakiś sposób. To najpierw musimy odnaleźć nasz zaginiony kontakt, znaczy ich zaginiony kontakt. Biorąc pod uwagę, że w tym wypadku, chcąc nie chcąc, cele Archaniołów pokrywały się z naszymi celami, to jak najbardziej powinniśmy się tam udać. Tak powiedział nam Ortos, jeżeli tam się udamy, to będziemy w stanie być niewrażliwi na to ognie. Właśnie widzę, że przestałeś uciekać. Teraz tylko stoisz tutaj. Ha, ha, ha. Vitality Incense. Przysięgam jeszcze trochę i sam zacznę używać tych incensów. Boję się spadać tutaj na dół, wiecie? Za późno. Okej, tutaj znaleźliśmy śmierć. Przysięgam, nie widziałem go. Nie widzę swojego życia, ale go nie widziałem. Jezu Chryson, ma 600 HP. Nie za dużo. Nie mogę. Po prostu nie mogę czasem, wiecie? Gdyby ten Maradzian trafił, to ona by w tej chwili nie żyła. Au. A tak to ja nie żyję. No, nieważne. Frajer. Żegnaj, okrutny świecie. To jest dosłownie żegnaj, okrutny świecie. Nic innego. Jezu Chryste. Jeszcze chwilę, włączę Pokémony. Bo to, co się tu dzieje, to już przekracza wszelkie rozsądne granice. Nie, ale serio, jeszcze gdyby chociaż tak głupia Mushu miała wyższy poziom ode mnie, to
Okej, rozumiem. SMT5 bardzo mocno polega na level scalingu i dlatego nie trafiam. Ona ma ten sam poziom co Quest of Coral, więc to ni chuj nie powinno tak nie trafiać, jak nie trafiało. Tyle mam do powiedzenia. Anyway. Powiem tak. Ta strefa jest z wielu powodów moją znienawidzoną i to jest tylko jeden z nich. Co gorsze, ja wiem doskonale, że będzie jeszcze gorzej. Ale... wiecie, gdzieś tam tylko myśleć, że potem będzie lepiej, czy coś. Teraz inne kłamstwa, którym będę się oszukiwał, żeby poczuć się odrobinę lepiej. Swoją drogą jeszcze nie byłem w znęcionym pałacu, więc to też będzie ciekawe, teraz jak o tym myślę. Dla ludzi, którzy nie są wtajemniczeni i nie wiedzą, o czym w tej chwili mówię, jest jedna lokacja w tej grze, która niegdyś była delikatnie rzecz ujmując nieco trudniejsza, jeżeli chodzi o wyzwania platformowe. O, kto by się kurwa spodziewał? To było zbyt... Nie, to mnie nie trafiło. Odmawiam. Odmawiam. Oj, 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 oj. Z każdym dniem coraz bardziej oddalamy się od jakichkolwiek... Nie wytrzymam. Au! Co tak mało, stary? Szkoda, że jeszcze więcej nie zdałeś. Przysięgam. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasz odpowiedział już wszystko, to macie rację. A zwykłe ataki trafiają, czy one mają jakieś absolutnie durne avoid? Nie, one nie mają avoid. Myślałem, że może mają jakiś durny skill typu avoid fire albo coś ten deseń. I wtedy byłbym chociaż odrobinę w stanie to zrozumieć. Ale nie. Nie, ja nie mogę. Ja nie wytrzymam. Ale to było dobrze wykorzystane w Magatoki, nie powiem. Zwłaszcza, że już mogę robić to. Albo poczekać, aż sama się zabije. Albo po prostu spasować i dalej cieszę z Sakanagi. Co imię faktu, że ta gra doprowadza mnie do kurwicy powoli. Przynajmniej jeżeli chodzi o LNG. Bo... no jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, o, przeciwnicy mi dużo zadają, tak? Ale no... come on... jeżeli przed tymi skrzynkami będą jakieś makabry, które mnie zabiją, albo jeżeli tutaj będą makabry, które mnie zabiją...
A, przynajmniej poszedł spać. Dobra, teraz jak to działało? YOLO! Słynne ostatnie słowa, ale YOLO. Bez kryta. To był kryt. Musiałeś, prawda? Wiem, przynajmniej o tyle dobrze, że kumbanda nie jest w stanie mi sam zabić całego party. To jedyna rzecz, która mnie pociesza w tej chwili. Bez kryta. Mental mi siada. Mental mi siada. Moja psychologia siedzi. Nie, sobie, to gaja czasami naprawdę niesamowita. To póki już tu jestem. O, nie zdawałam sobie sprawy, że to demon. O, ale jak głupiutka. O, Ice Gem. Esencja Valkyrie. Teraz słuchajcie, mam priorytety. Mam bardzo duże priorytety. To teraz pytanie, co ona właściwie chce? Jakby ktoś miał Hamon, to byłoby naprawdę fajnie, ale chyba z dużo magam. Na pewno Bola będzie chciała. Kek. Czy coś ofensywnego ma Zanmę? Już. Ma Hamon, się nauczy. Lazy Stark. Zastanawiam się, czy istnieje jakiś durny sposób, w którym fuzuje któryś z jej materiałów, tak żeby miał resist elek. Nie, to by wymagało za dużo kasy, a kasy jak też kompletnie nie mam. Coś leczącego, co da się często rzucać. Co, jeszcze nie powiesz, że medie, co? To absolutnie szaleńcze. I Fusion Accident nie wychodzi, Idun. Hello there. Totally. Nawet DM Lita akurat mi się przyda. A Marin Karin zdecydowanie, nie? Potem będę tylko myślał, gdzie wrzuci Mahamon. Here comes Idun. Oh, she what up? Co jest też na 42? Horus, Ortros, Misha, Guji. Masz coś ciekawego? Bidon ma tam Resist Light. Nie. Czy Ortros ma coś ciekawego? Axel Cloud biedy. Przy czym celów losowych. Mech. Najbliższy ciekawy demon to potencjalnie Belphegor chyba. Spójrzcie na te listy. No i oczywiście na 45 jeszcze Itsune. Jeszcze tylko sobie bardzo szybko zerknę na Essence Fusion.
Co ja właśnie dostałem ostatnio? A, chciałbym, żeby skillę pokazywało. Critical Slash. Czemu był Critical Slash? Bo Classic Hits are always crit, to nie. Pierce Armor Mech. Critical Always to Safeguard. Op. Endure na Protaga z drugiej strony. A Izeda ma sama Rika na tym poziomie. To bardzo szybko. To mnie tak boli! Wyobraźcie sobie, żeby to było fizyczne, ten... Jestem ma tej Dracocek na Protaga. Podejrzewam, że jeżeli chcemy tego używać na jakichś konkretnych bossów, to pewnie ma. Ja generalnie robię pierwsze przejście fizyczną postacią, tak? Więc też do końca ciężko mi stwierdzić, tak? A też... Zazwyczaj nie sprawdzam, jakie są jakieś, powiedzmy, nie wiem, bardzo metowe rzeczy, tego typu szajs. Więc nawet jeżeli chciałbym odpowiedzieć tak z całą pewnością, to nie jestem w stanie. Podejrzewam, że jeżeli byśmy chcieli, to rzeczywiście mówię, no... A wrzucimy sobie jakiegoś Dracosajka specjalnie na tego bossa, to jasne, tak? Ale tak na ogół wydaje mi się, że albo Aramasa, albo Sakanagi robią na tyle dobrą robotę, że nie ma takiej potrzeby. Przynajmniej do czasów, w którym przeciwnicy nie mają nagle odporności na fizyczne, albo odporności na Almighty. To ostatnie się raczej nie zdarza, bo to nie jest tak gra, ale... Rozumiecie, o co chodzi. W sumie jakbym się bardzo, ale to bardzo uparł, to mógłbym pewnie idą dać jakieś skille. Tylko też nie wiem, czy jest co. Mógłbym jej na pewno dać mepatę, ale tak ma diamlite w sumie. Mógłbym jej dać jej własną umiejętność, albo mógłbym przekazać Hamon z Hanubisa. W krajgrze mają odporności na Almighty. Devil Survivor na pewno mają jako oddzielną umiejętność to jest Resist Almighty. Noah z Nocturna miał odporność na Almighty, z tego co pamiętam. W sensie, że po prostu mało dostawał, tak? W personach na przykład to taki zdawały Almighty damage, a niektórzy przeciwnicy dostawali jedną cyfrówkę z tego. Więc to nie jest tak, że Almighty zawsze oznacza, że zadajemy, powiedzmy, pełne obrażenia, tak? Anyway, jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić zanim cokolwiek. Skoro wcześniej wspominałem o tych... o sutrach. Healing ma maksymalnie plus 5, więc w tym momencie Idon jest maksowana. Więc przynajmniej o tyle dobrze. Moglibyśmy sobie podbić staty teoretycznie, ale na co to komu? To z drugiej strony. Od razu lepiej. Jakby nam bardzo zależało, żeby podbić poziom demona, też nie będziemy mieli z tym problemu. W każdym razie. Jeszcze tylko się szybko wyleczę i możemy lecieć dalej. Stać mnie w ogóle, żeby się wyleczyć. Jeszcze mnie stać. Dobra. Optymistyczna wersja jest taka. Najgorsze, co mogło nas spotkać, jest już zdecydowanie za nami. Teraz będą tylko lepsze i przyjemniejsze rzeczy. Prawda? Prawda. Jest coś najgorsze. Przez to, jaki moveset ma Idun, to ona bardzo mocno się na razie nie nadaje na encountery. Jest świetna na bossu, z tym się nie będę kłócił. Zwłaszcza, że praktycznie ma dwa użycia Laster Candy plus Media Ramy. A jak się postaram, to może to się bardzo łatwo zmienić w 3. Ale tak, to na nowym kantery jest mi
Nie powiem, że niepotrzebna, ale mało przydatna. Kto jeszcze że się nauczył? Walkiria. Dobrze, tutaj Walkiria. Jezu. Jedna rzecz, która mnie strasznie boli w SMT5. Jest tak ogromny problem, jeżeli chodzi o to, żeby mieć kasę. Ja cały czas nie mam kasy, nawet jakbym chciał... Bo tak sobie pomyślałem, dobra, mam dużo wolnych slotów, fajnie by było teraz coś zrekrutować, co nie? Nie stać mnie, żeby cokolwiek teraz rekrutować. Ewidentnie nie stać mnie też na świadka IQ, żeby nie wpadać przeciwników. Chcesz kasy? Kup DLC do mi tam! Ha, ha, ha. Nie możecie zaprzeczyć, że moja opcja też jest poprawna. O, wow, ale piękny tytuł. Mudon tutaj raczej nie zadziała na subkluby, więc sobie tak. Właśnie z tym zabijaniem stworów to też jest taka ciekawa sprawa, jak o tym pomyślisz. Ale pięknie krytuje, holy fuck. Mianowicie, nawet zabijając stwory niekoniecznie będę zarabiał kasę. Bo pamiętajcie, że ja się muszę leczyć po walkach. Więc no... To też nie do końca tak działa. Jedyne walki, co do których jestem w miarę pewien, to się źle skończy. Myślałem, że chociaż jedną sukubicę dobiję. Ale chyba za dużo wymagam. Ech. Kuma gdzieś tak przykro zrobiło. Cześć, Maszo. Zabijaj stwory, mówili. Fajnie będzie, mówili. Trochę mnie NG udupiło. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Nie oszukujmy się. Dzisiejszy stream mógłbym równie dobrze nazwać RNG Bieszyńczego w dupę i wyszłoby bardzo podobnie. Dobra, wracajcie tu, gdzie wasze miejsce. Idzie się mniej więcej takich missile hackers. Znaczy, powiem tak, masz szczęście, że nie było cię ładnych parę chwil temu, kiedy jedyne co się działo, to nie trafiałem wszystkim. To nie były piękne czasy. Dobra, teraz tak bardziej poważnie. Gdzie ja mogę chcieć przejść? Czy ja na te budynki mogę wejść, czy nie? Nie. Wygląda, że wchodzić na nie z innej strony. Nie, soleję je na razie. Kajwany powinny mi dawać dużo expa, są dużo słabsze, jeżeli chodzi o... jako takie hapeki. Więc teoretycznie łatwiej je zabić. Nie no, z zaufanych źródeł słyszałem, że SMT5 bardzo dobrze działa na PC-cie. Kolega mówił. A już na pewno kolega mówił, że działa jeszcze lepiej niż na Switchu. No dobra, idę po tą chwałę, no. Fajnie, teraz się cofnę, ale idę po tą chwałę. Gdzie mnie to wyrzuciło i jak wywrócić? Nie tak daleko, myślałem, że daj mi je wyrzucę. O mój Boże, czy ja jestem koło miejsca, koło którego myślę, że jestem? Oh boy. Oh boy. Ale się zabawa szykuje. Ale się szykuje to na dobrej zabawy. Ja już ją czuję całym sobą. Wy nawet nie wiecie.
Chce mi się tam iść. Tam widziałem save point. Do save point, jak chcę pobiec. Tak prędko, jak to tylko możliwe. Anioł został zaatakowany przez człowieka w czapce policjanta. Nie tylko znajdziemy kaplicę, w której są japońscy bogowie, którzy mają sposób, aby zniwelować ścianę ognia. Ja o hackersach tylko trochę słyszałem. Będę musiał się kiedyś jakoś bardziej, powiedzmy, zapoznać. W każdym razie, ten tutejszy archanioł daje nam miejsce, w którym znajduje się kapliczka z bogami. A biorąc pod uwagę, że właśnie został zaatakowany, to można się spodziewać, że nasza ścieżka też nie będzie super łatwa, fajna i przyjemna. Ale to tylko bardzo pesymistyczne rozważania, prawda? Nie miałem bynajmniej na myśli tych nag. Wow. A propos. Czy zdążę dobiec do chwały, zanim coś mnie zabije? Nienawidzę was. Holy fuck. Praktycznie wszystkie persony poza jedynką i dwójką i poza The Answer i poza oryginalnym poza oryginalną areną wychodzą na Xboxa, jak i PC-ty. Słyszałem o tym, owszem. Anyway, jest tu zapis i nie umieszkam z niego skorzystać. Głupie chuje z Atlusa. Czemu właściwie? Nie wiem, osobiście nie uważam, żeby rozszerzanie swojej oferty na inne platformy było czymś złym, tak? Jeżeli masz inne zdanie, to absolutnie je szanuję, ale... Nie przepadam za Microsoftem. Znaczy, ja powiem tak. Ja generalnie nie przepadam za Xboxami, głównie dlatego, że... Uważam to za praktycznie peceta, tak? Więc jeżeli mam peceta, to niczej potrzeby posiadania Xboxa. Ale też jakoś... To nie jest tak, że nie lubię Xboxa, tak? Po prostu nie czuję potrzeby, żeby go posiadać. To jest bardziej w tę stronę. Czy ja mam pełne HP-ki? Tak. Czy chcę jeszcze zapisać? Jak najbardziej. Nie, ogólnie śmiałem się trochę, że biblioteka ekskluzywów Sony coraz bardziej się ogranicza. Bo z takich tytułów, które by mnie interesowały, to w tej chwili jest tak naprawdę co? Bloodborne? Oj. Najsłabszy port Persona 3. To jest kwestia sporna. Każda z wersji Persona 3 ma swoje wady i zalety. To druga waifu. Większość ludzi nie jest fanami Persona 3 po tej, bo zdaje sobie z tego sprawę. Ja osobiście lubię Persona 3 po tej, bo za wiele rzeczy, tak? Tak jak i nie przepadam za częścią, oczywiście, żeby nie było. Co ja wam mogę powiedzieć? Strzelanie pistoletu nie spasa. Lepiej bić się na katany. Would you be so kind as to prove my point? Jasne. Przynajmniej mam bangier motyw. A walka jest kurwy synko trudna. Szochę jak umoczt. Poziom 46. Meta. Ewa, na początek. Znaczy, Yakumo jako tako jest postacią oryginalną dla SNT5. Tak, żeby nie było wątpliwości. Natomiast... Kuzunoha z Devil Summonera, bo... Tutaj Devil Summoner to było? Chyba tak. A 57 siły.
ogólnie elektryczne i fizyczne ataki, matarukacze i dekadże. To będzie zabawne. Znaczy, czy oryginalny ten... oryginalny desu nie było na PS2? Nie wiem, jakoś akurat te tytuły z Kuznochą, nigdy nie pamiętam tytułu dokładnie. Co nie ukrywam, jest dobrym problemem. Tak samo jak dobrym problemem jest to, że on jest odporny na fizyczne. Więc ta walka może chwilę potrwać. Zajmę efektu. Mam przynajmniej jego rozsądną słabość. Ja już w czas sobie przygotuję leczenie. Domyślam się, że się przyda. Powiem więcej, nie spodziewam się absolutnie niczego innego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on używa elektrycznych ataków, a mamy Idun. Przez dwie te rundy przypomina, tak żeby nie było wątpliwości. Czy mam coś, co jest odporne na elektryczność? Jest w stanie sensownie bić tego skurwysyna po pysku. Dlaczego połowa mojej drużyny jest w tej chwili podatna na... Fuck my life! Nie, słuchajcie, na pewno wejdzie. TF. A mi Merakunda wchodzi. Dobra, jako że nie mam zamiaru się pierdolić ani chwili dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Dajcie mi złote jabłko. Trochę mi to poprawiło HP-ki, nie będę ukrywał. Ten ma fakt, że wciąż musimy jakoś sobie radzić z tym, że ten kurwa ma tylko minus jeden ataku. Więc prawdopodobnie dowolna osoba w tej chwili w moim party jest w stanie paść na hita. Dobra, Rakunda? Albo co, albo mogę... czy opłaca mi się na ciebie pasować? On tylko jest odporny na statusy, więc potencjalnie bardziej mi się opłaca używać te umiejętności Kumbandy niż Rakundy na Totago. Przynajmniej wiecie, tak na papierze. A nawet na papieru. W najgorszym wypadku to wciąż Rakunda. Au. Chyba mogło być gorzej. To na pewno. Sakonagi trochę mu zadaje, nie jakoś specjalnie dużo, ale zawsze jest to coś. Na co jest mogę podatna oprócz Mudo? Na nic. Czyli Mudo to jego jedna słabość. To mnie coraz bardziej nie pociesza. Tak szczerze mówiąc. Przydałby mi się ktoś jeszcze, kto ma tę rundę. Której niestety nie mam. Czy opłaca mi się teraz używać drugiego jabłka? Bo sama media to może być za mało. To chyba najlepsze co mogę zrobić, to jest najgorsze. Przynajmniej obrażenia wchodzą sensowne. Czym się masz? Okej, czyli on ma atak na 0 w tej chwili. I zbiera Magatsuki. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie, to najprawdopodobniej będzie to... jak to cholerstwo się nazywa? Będzie to atak elektryczny. Więc wydaje mi się, że mogę po prostu strzelić kryta i potem na koniec użyć tego. Chyba, że...
Pytanie, czy bardziej mi się opłaca teraz złożyć tutaj na takie bezpieczne przygotowanie się. A potem w następnej go strzelić wszelkimi krytami. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Także teraz sobie zrobimy... nie mam przedmiotów na ramane. Tutaj wcale. Niedobrze. Może idą po prostu do sobie wykonania Speed Bangzema? W takim razie. Double miss. A i co złego może się stać? W najgorszym wypadku w spudłuję i umrę. Akurat powinno być ostać na jeszcze jedno jabłuszko. Jeżeli niczego nie skopałem, to powinno wystarczyć. Rajer. Czas na kurwiec. Gdzie jest timeout na 5 minut? Holy fuck. No i to są obdarzenia. Takie obdarzenie to ja rozumiem. Czy ja chcę używać jabłuszka w tej chwili? Najgorsze jest to, że to chyba najlepsze, co mogę zrobić, żeby przedłużyć buffy tak naprawdę. A dobra, jolo. A czemu bez kryta też bym nie zabił? To jest najgorsze w tym wszystkim. Znaczy chyba bez kryta bym nie zabił. Tak mi się wydaje przynajmniej. Powiem wam tak. Na 100% jestem w stanie wygrać tę walkę w tej chwili. Tylko będzie się to sprawdzało do tego, że będę musiał liczyć na RNG. I pytanie, czy chcemy liczyć na to, że RNG mnie akurat nie wyrucha w dupę? Czy chcemy zrobić mniej fajną i przyjemną wersję sprowadzającą się do wbijania poziomów? Podobno jest... 100 ręki. No jakby podobno był 100 ręki. Bo też miałem strasznego niefarta na początku, że Valkyria mi tak szybko padła. Gdyby nie to, to być może by to poszło nieco lepiej, bo mógłbym bez przerwy Fangbreakera nakładać. A tak to trochę bieda wyszła z tego. Nie wiem, no powiem szczerze, nie czuję się na tyle komfortowo, żeby móc powiedzieć, tak pójdę sobie, będę się bił teraz z bossem przez kolejne parę lat i... aż w końcu go zabije, tak? Wydaje mi się, że rozsądniej będzie po prostu pójść umrzeć od Kaivanos, a potem ten, a potem pogrindować.
mówiłem. Taka jest czasem niesamowita. Naprawdę. Dosłownie niesamowita gra. Chcą się bawić, to co ja mogę. Wiecie, to naprawdę nie jest tak, że brakuje mi demonów, które są nieważliwe na Mudo. Najwyżej będą mnie bić teraz fizycznie do końca swoich zasanych dni. Skurwę syny. Ciekawe, czy byłbym w stanie turbo farmić mojego Protaga, a potem levelować wszystkie demony za pomocą grimoire'ów. Bo jeszcze trochę i zacznę to naprawdę poważnie rozważać. Powiem więcej, jeszcze trochę zacznę poważnie rozważać włączenie Super Mario Bros. 2, bo zdaje się, że jest to dla mnie przyjemniejsze. Tak, powiedziałem to. Brakcie umiejętności, żeby się do pełna wyleczyć, rozumiem. Sorry, do Pokemonu wymyśli jakieś wyzwanie Kaizo. To nie, nie kojarzę. Ogólnie to też ostatnio jakoś strasznie naszła mnie ochota, żeby pograć w jakieś Pokemony. Tylko nie mogę powiedzieć, że mam za bardzo w jakie pograć. Inaczej, mieć mam. Przy czym w... Te switchowe nie lubię bardzo mocno. Czy on chce mojej dupy, czy on nie chce mojej dupy? Okej, on nie chce mojej dupy. 100% legit, by the way. Ulala. Switch Mobile, taki gunwa mi powiadomienie, co? Korzystanie z aplikacji mobilnych? Zawiodło. Mental mi siada. Naprawdę mi mental siada w tej chwili. Ja już nie wytrzymuję. Mówię, no, gdybym chociaż w tej sytuacji tak stał software. Gdybym chociaż był na niższym poziomie. Nie jestem na niższym poziomie. A i tak nie trafią tak kurwa regularnie. Nie wiem, jest tyle frustrujących rzeczy, które zrobili, jeżeli chodzi o system leveli w SMT. Bo to jest tak, że jednocześnie wrogowie mają
zauważalnie, o mój święty Boże, zaczyna się kurwa. Zauważalnie wyższe obrażenia, mniej dostaru i w ogóle, jeżeli tylko gracz odważy się mieć ćwierć poziomu niżej. A przy tym... Widzowie, pogajmy coś przyjemnego. Znam taką jedną fajną, przyjemną grę. Nazywa się Dark Souls 1. Jest znacznie przyjemniejsza. Pójdę sobie do Blighttown, będę się bawił znacznie lepiej. Ja już nie chcę. Ja naprawdę już nie chcę. Nie wiem, gdybym chciał grać w symulator rzutu kością, to poszedłbym do kasyna, a nie ten. A nie włączają ten pega, no. Ja nawet nie czuję, że ta gra jest trudna. Bo trudność byłaby wtedy, gdyby, nie wiem, wrogowie dużo zadawali. Trudność by była wtedy, kiedy ja bym mało zadawał. Kiedy wymagałoby to ode mnie jakiegoś konkretnego zestawienia drużyny. Trudność nie dzieje się wtedy, kiedy przeciwnik po prostu sobie unika ataków, bo tak sobie RNG też życzyło i robi to co chwilę. Znaczy, cudy, ja nawet nie żartuję, to jest najgorsze. Ja naprawdę mam wrażenie, że w tej chwili lepiej bym się bawił biegając po tym toksycznym głównie, jakim jest Blighttown, niż użerając się z tą grą. Chciałbym żartować, ale nawet nie mogę. Możecie mówić, że ta gra mnie popsuła, ale... No, popsuła mnie. Nie, nie... Nie kojarzę żadnego innego SMT, w którym aż tak idiotycznie się nie trafiało. Owszem, w trójce zdarzały się jakieś durne losowe misy z dupy, ale... Nie było to na tą skalę jak tutaj. Nie chcę powiedzieć, że spodobałem dzisiaj połowę ataków w Random Encounterach, ale wydaje mi się, że nie jestem jakoś super daleko od tego. I mówię, no, jestem w stanie zrozumieć, no nie wiem, no... Jest sobie SMT5, którego założeniem jest, że... No dobra, masz swoje ataki. Masz swoje poziomy. Przeciwnicy mają swoje poziomy. I jeżeli masz niższy poziom, to odpowiednio to przeskalujemy, że jesteś w dupie. A nie w momencie, kiedy mamy równe poziomy, no! Bo mówię, gdyby to były demony, nie wiem, na 45, 46, no to okej, okay, tak? Na przykład, gdybym bił się z Kaiwanami i się to działo, okej. Okay. Budowałem w Oltrusy, które były na moim poziomie, i budowałem w Muszuwu, które były wtedy na moim poziomie, no! To nie powinno tak działać. Co powiedzieć na dokończenie X7? Czekaj, gdzie ja to mam? Czekajcie, potrzebuję zmienić nazwę Steama.
Jak tylko Twitch się ogarnie. Bo najwyraźniej nie potrafi. Edytuj. Shinji woli grać w X7 niż symulator rzutów kostką. Kategoria Mega Man X7. Gotowe. Cokolwiek mogłoby pójść nie tak? Tak, to jest upadek człowieka. Czegokolwiek byście nie obili. Niech to... Powiem tak, niech to jest wyrazem mojej frustracji, jaką odniosłem podczas tamtej gry. Czy ja nie mam save'a z tego? To wygląda jakby nie miał żadnego save'a w X7. Fuck me sideways? Tak, ja nie mam save'a w X7. A nie wiem, czy chce mi się od nowa zaczynać. Myślałem, że będę miał w tamtym momencie, kiedy ostatnio byłem. Fuck! Nie, ale serio, nie... Nie mam cierpliwości dzisiaj wracać się do SMT5, to na pewno. A jednocześnie nie jestem pewien, czy chcę jako tak ukończyć streama. Więc mam trochę dylemat, co robić. Mogę zawsze odpalić losowe, genesowe. Marianek z Song Requestem psuje. Czy ja mam Song Requesty? W tej chwili. W sensie... Nie, no powinienem mieć. Bot Assistant. Powinienem mieć. I przede wszystkim pytanie, jakie są w tej chwili NES-owe? Bo nie pamiętam. Za żadne skarby świata. O, jest coś nowego do grania. Jest Bond Beginnings. Ej, Boże, już trochę czasu tego nie włączałem w takim razie. Polecam używanie Switch na Ultra Wide Monitorze. Nawet nie chcę o tym myśleć. O Boże, tak długo nie odpalałem mu włota, że aż o zezwolenie musi prosić. Pokaż mi to. Co ja tu mam? Tyle gier, które człowiek mógłby potencjalnie chcieć ograć. A i tak wybiera jakiś absolutnie chujowy Mariany. Co tutaj właśnie było? Zelda, Kirby, Kid Icarus. O, Metroid 1, o! Nie, no wiem. Przejrzę jeszcze sobą na SNES-owej. Nie, no nie zależy mi aż tak bardzo na Marianie 2. Nie mam aż tak bardzo chęci na to, żeby dalej się dzisiaj frustrować. Coś nowego do grania. Co tutaj jest nowego do grania? Nie chciałem tego włączać. Super Metroid, Earthbound. Jak to było? Czy zdąży przejść Super Mario do końca streama, czy tutaj do 20? To było ciekawe. Jak szybko można przejść Super Mario World? Zwłaszcza jak się kompletnie nie pamięta konsolek.
hajzu. Nie, proszę, nie. Szanuję się jeszcze na tyle, żeby nie odpalić tej hajzu, kiedy jestem za często stosowany. Dobra, którym co się robiło? O mój Boże, ale ja mam opóźnienie na tym. Nie wiem, jak gram w RPG, to tego aż tak nie zauważam, ale teraz jak tak patrzę, to ma straszliwe opóźnienie. I bałbym się robić jakieś konkretniejsze platformowe machinacje na tym. Na zgrywarce. Musiałbym sobie pewnie wyrzucić ekran jakoś inaczej. Albo pokombinować się w ustawieniach, czy dałoby się jakoś zmniejszyć w ten delay. Ciekawe, z czego to wynika. Ogólnie jakoś jestem przyzwyczajony tego, że jeżeli coś ostatnio ogrywam, to raczej takie mniej dynamiczne gry. Czy tu gdzieś w ogóle są ustawienia? Device 60 S Plus, Rademy Audio, Bypass. Właśnie tak się zastanawiam, czy ja w ogóle ogrywałem już jakikolwiek taki bardziej dynamiczny tytuł, odkąd mamy nowe Elgato, teraz jak o tym myślę. Bo to jest jeszcze spora rzecz. I zastanawiam się, czy z tego nie może wynikać potencjalnie jakieś, jakieś opóźnienie, które mam. Tak na logikę nie powinno, ale... Cześć Sylwia. Dylematy, dylematy tak zwane. Nie, bo mówię, takich teraz sobie chwilę ten. Chwilę sobie biegam, to po prostu czuję ten input lag. Nie powiem, że to jest jakieś, nie wiem, pół sekundy, ale jest na tyle wyczuwalny, że bałbym się cokolwiek platformówkowego robić. Okej, okay, zróbmy tak. Żeby wykazać mniej więcej jak to jest, wcisnę przycisk skoku idealnie jak dobiegnę do końca tego. To jest mniej więcej tego typu input lag, obecnie odczuwam. Z jednej strony możecie powiedzieć, że nie jest to jakoś super dużo. Ale no, w momencie kiedy mówimy o platformówce, no to jednak jakoś tam odczuwalne to jest, tak? Wiadomo, no, gdyby była mowa o jakimś, nie wiem, Kaizo czy czymś, to już w ogóle byłaby kompletna tragedia, ale tak to... Nie, mówię, za żadne platformówkowe rzeczy... Tak się boję zabierać po prostu. Jak widać, moja kolekcja nie jest jakaś super szeroka. To co, Pokémony? Znane też jako 30 godzin czytania o tym, jak to wreszcie poznałem efektywność typów. Pokaż Pokémony. I mean, żeby je pokazać, musiałbym mieć karty włożone, co jest problemem. A nie jestem pewien, czy mogę włożyć karty bez wyjmowania konsoli z deku. Z doku. To jest pytanie. Daj jeszcze Chronokrosa. Ile można? Tylko by w tego Chronokrosa Znaczy wiecie, mogę dosłownie pokazać w Pokémony, ale tak, żeby w nie grać, to... Nie ukrywam, nie jestem wielkim fanem ósmej generacji. Na pewno nie jestem też z tych, którzy powiedzą, że o, Pokémony skończyły się na pierwszej generacji. Jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale...
Też nie powiedziałbym, że jakoś te nowsze generacje mnie bardzo mocno porywają. Do każdej generacji po czwartej miałem obojobu podejść i koniec końców skończyłem tylko piątą, teraz jak o tym myślę. Dużo więcej wiem o nowych Pokémonach tak naprawdę z tego. Z Pokémon Go niż z właściwych mainline'owych tytułów. Więc mówię, no mogę wam wejść, pokazać jak mniej więcej wyglądała moja drużyna przy przechodzeniu, ale Arceus lepszy. Słyszałem dużo dobrego. Jak to było z modpami, czy robiłem piątą? Chyba nie. Zwłaszcza, że ja piątej nie przyszedłem wtedy, kiedy robiłem generację jak taką. Oti moja wspaniała drużyna. Corviknight, Haxorus, Eternatus złapany w miarę w świeżo. Cinderace, Bolt, Antioctillery. No ogólnie też nie miałem jakoś super dużo połapanych Pokémonów z tego co pamiętam. Co ja tutaj miałem? Checkboxes. Galvantula, Berserker, Pawnia, Tfalinks. Tak patrzę, czy jest coś, co mogę określić mianem ciekawszych rzeczy. Ja dość długo używałem Tivula. Koniec końców wleciał chyba za Eternatusa. Co tam jeszcze? Patrzę, czy jest po prostu coś takiego rzeczywiście ciekawego, tak? No, ale nie za bardzo widzę, żeby było. Też mówię, nie łapałem jakoś specjalnie dużo Pokémonów. Bo tak naprawdę większość gry przechodziłem tym, co widać. Zaczynając z Cinderace'em, łapiąc Rookidee, potem pierwszą formę Boltunda. Octillery, Eternatus i Haxorus wleciały jakoś później, jak tako. Mówię, czy Eternatus jest powiedzmy duży? Zobaczmy, co mi na to Pokédex powie. Eternatus, Sea Details. 65 stóp niby. 65 stóp na nasze to jest ile? Na 3? Mniej więcej. To jest ile? 20 metrów? 20-25 metrów coś takiego. Naprawdę nie ma większych Pokémonów od tego. Pomyślałbym, że będą, ale głowy sobie uciąć na pewno nie dam. Oczywiście nie liczę też jakichś rzeczy typu mega, nie mega. Wireless. No tutaj ci nie powiem akurat, bo go, well, nie mam. Żadnego z innych tytułów, które tu mam, raczej nie chciałbym uruchamiać na chwilę. Mógłbym Bloodborne odpalić tylko po to, żebyście zobaczyli, jak nie umiem w niego grać, ale tego na pewno nie zrobię. Też nie za bardzo chce mi się cokolwiek z tych konsolówek odpalać, w sensie ten NESa z NESa Online. Jeszcze tylko się zastanawiam, czy na PC-cie mógłbym coś mieć. Co mógłbym tak sobie na szybko włączyć. Też mi się nie wydaje, powiem szczerze. Zwłaszcza, że ostatnio większy czas spędzam albo na Elden Ringowaniu, albo już nie na Path of Exile. Porysuj coś. Czy to proszenie się o kłopoty? Ja nie umiem rysować. Ani ręcznie, ani tym bardziej myszką. Moje rysunki myszką to kompletny bazgrowy. Nie oszukujmy się. A myślisz, umiem? No, wiesz. Ja nie implikowałem w tę stronę, tak? Osu. Właśnie w tym rzecz, że ja żadnych osu, nie osu w tej chwili nie mam. W dodatku jestem niemalże pewien, że bardzo intensywnie poleciałoby za te prawa autorskie. To już prędzej Stepmania, ale tej z kolei też nie mam. Mówię, akurat ostatnio, jeżeli chodzi o ten, o jakąś różnorodność tytułów, to jest o mnie trochę bieda.
Zresztą też powiem szczerze, nie mam ostatnio aż tak dużo czasu na granie. Jako tak, teraz czasami sobie postreamuję, a tak to znaczną część czasu mi jest, że robota jako tako. Bo oprócz tego, że pracuję normalnie na etat, to jeszcze mi tłumaczenia dochodzą i zdarza się, że są takie dni, że dosłownie jest na tyle czasu dla siebie. Ale cóż, no jak to mówią, coś za coś, tak? Z takich innych rzeczy, które mógłbym zrobić, byłoby włączenie Europki, ale Europka to zdecydowanie nie jest gra na jakieś krótkie posiedzenia. Mógłbym tak naprawdę bardziej wejść, pokazać się, o co chodzi, aniżeli cokolwiek innego. Przekaż opinię o kanale. Ktoś wcześniej też o tym pisał, że to miał. Dylematy. Nie, bo tak nawet jak patrzę na to, co na pulpicie mi siedzi, to są to dosłownie Dark Soulsy, Final Fantasy, jakieś gry od Blizzarda, tak wiem, fuj Blizzard, jak można. O, Diablo Immortal, o! O, Pay to Win, o! Final 10. Ze wszystkich finali 10 nie mam. W sumie jak o tym myślę, to tak w 100% legitnie mam finala w tej chwili 6, 7 i 9. Z czego... Halo? Zaczął mi się ekran? Chyba tak. Albo nie zaczął się ekran. Dziwna sprawa. Stream z wybierania gry. Gdyby ktoś robił streamy z... Inaczej, gdybym ja miał robić streamy z tego, jak coś wybieram, to mielibyście 3 godziny siedzenia i zastanawiania się nad czymś na zasadzie, a może to, a może jednak nie. Czy na pewno to... Czy ja na pewno to chcę? A może jednak coś innego? Tak wygląda moje wybieranie zazwyczaj. To jest tak wielka nieumiejętność zdecydowania się na nic. Steam Visual Novelki. Wydaje mi się, że Steam Visual Novelki równie dobrze można by po prostu puścić na autoplayu i niech sobie Steam leci. Że w tym wypadku udział Steamera jest bardzo znikomy, żeby nie rzec zerowy wręcz. Mówiłem coś o Ashen Wolfach w trzech domach. Coś tam wspominałem. Przecież dopiero co wyjąłem tego Cartridge Go. I musiałbym go z powrotem włożyć. No bo niby mają swoją własną ścieżkę, tak? I prędzej czy później pewnie będę chciał ją zrobić. Ale to innym razem. Na razie mam chyba wystarczająco trzech domów. Prędzej jakiegoś innego Fire Emblema bym zrobił niż trzy domy. Przy czym jakiś inny Fire Emblem prawdopodobnie oznaczałby któryś z tych, które nigdy nie grałem do tej pory. Mario na macie do tańczenia. Powiem tak, gdyby moja mata jeszcze ogarniała na tyle wciskania przycisków, to może byłoby to choć odrobinę wykonalne, a tak to chyba mi to nie grozi. Zresztą tak dawno już nie miałem okazji z niej skorzystać, że... Nie pomówię, tak... Nawet jakbym chciał przejrzeć sobie po prostu, co ja mam zainstalowane na kompie, to są wszystkie części Dark Soulsów, w tym Elden Ring, Europa Universalis... No i mniej więcej tyle. Poki Showdown. Dark Souls 1. Najgorsze jest to, że Dark Souls 1 niedawno przechodziłem. I moja opinia o tej grze wcale się nie poprawiła przez ten czas. Więc nie czuję się jakoś specjalnie zmotywowany, żeby je odpalać ponownie. Już prędzej dwójkę. Bo jedynka naprawdę doprowadza mnie do kompletnej kłótnicy. Prawie tak jak SMT5 dziś, ale tylko prawie. Znaczy pewnie jakbym pograł chwilę w DS1, to bym miał
To ja już może jednak wrócę do SMT. Nie, serio. Pamiętaj, głównie przez to, że kompletnie się nie spodziewałem, że aż tak będę bardzo przyjemnie traktowany przez najwspanialszą z gier, to nawet nie myślałem o tym, co potencjalnie mógłbym zamiast tego robić. Kołyska była. Może wrócę do SMT 5 minut później. Może wrócę do Exodusów 1. Sudoku. Sudoku to ja chcę popełnić, jak gra w SMT 5! Nie, naprawdę mam wrażenie, że te Dark Soulsy to chyba najprędzej z tego wszystkiego, co mam na kompie, jako tako. No, ale wydaje mi się, że po prostu na dzisiaj sobie skończymy, a ja będę myślał, co zrobić na przyszłą środę. Czy jednak wróci mi menta, żeby grać dalej w SMT, czy wymyślę coś innego. Ale to raczej do soboty jeszcze się ogarnę. A w sobotę, zgodnie z planami, powinien być Elden Ring. Ale dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.